smażony ryż. Dzisiaj smażony ryż. Ryż jest jak bigos w Polsce. Każdy go robi inaczej, dlatego ja pokażę wam swoją wersję, jak moim zdaniem można go zrobić spoko i bez jakichś tam wyrafinowanych składników. Ale najpierw wracajmy do kuchni, ja wam pokażę, jak przygotować poszczególne składniki i wracamy na grilla. Okej, pora na sos. Sos do smażonego ryżu robi się bardzo prosto. Zaczynamy od cukru. Cukier brązowy normalny lub, tak jak mam teraz w moim przypadku, syrop imbirowy, czyli cukier brązowy, woda i imbir 1:1 gotujecie przez 15 minut. Imbir w plasterkach. Jest dokładna instrukcja na kanale na alkoholowe, także zapraszam. Jakieś dwie łyżki, więc wleję coś takiego. Do tego jakaś łyżka sosu ostrygowego, takiego. To jest opcja, jak nie macie, to nie musicie tego kupować, ale on jest super, podbija fajnie. Do tego jakieś 3-4 łyżki sosu sojowego gęstego. Im mniej go dacie, tym będzie mniej słone generalnie, także tutaj jak ktoś nie lubi bardzo słone, to nie dawajcie tego zbyt dużo. Coś takiego. Kolejny ważny składnik to sambal. Polecam zrobić samemu, więc takiego sambalu jakieś dwie łyżki. Myślę, coś takiego. Też kwestia, jak bardzo chcecie, żeby to było ostre. I ostatni składnik to olej sezamowy. Jakieś dwie łyżki. Chodzi o aromat. I tak oto mamy nasz sos do smażonego ryżu. Gotowy. Potrzebujemy 15 papryczek chili. Najzwyklejsze chili, jakie kupicie w sklepie. Tam nie przesadzajcie. Nie musi być nie wiadomo co. No i najważniejsze umyć. Odkrajamy te dupki. Zostawiamy nasiona w środku, wszystko. Możecie pokroić na mniejsze kawałki, bo i tak będziemy to blendować. Jedziemy. Papryki. Moje niektóre są pomarszczone, bo kupiłem je kilka dni temu i tak już zdążyły troszkę się zestarzeć. Ale nic im nie będzie. Jeszcze nie są takie stare. Usuniecie nasiona, to wtedy będzie sos łagodniejszy. Więc jeżeli ktoś ma chęć zrobić łagodniejszą wersję, to proszę bardzo. Wystarczy tylko się troszkę popracować nad tym, żeby usunąć te nasionka. Teraz kroimy dwie cebule. Pamiętajcie, to będzie blendowane, więc nie musicie tego szatkować. Po prostu w małe kawałki, aby ułatwić blenderowi pracę. W opisie macie też cały przepis na sambal, wypisane rzeczy, jak co po kolei dodawać. Jak ktoś lubi smak octowy bardziej, to zdecydowanie polecam dodać octu do tego. Pewno nie zepsuje. Ja nie jestem fanem, dlatego robię bez. Ale ja nawet śledzi w octcie nie lubię, więc wiecie. O, poszło po oczach. Aha, tutaj możecie dodać szalotki. Powinno być jeszcze delikatniejsze od czerwonej cebuli. Ja akurat mam pod ręką czerwoną, więc używam czerwonej. Ale szalotka myślę, żeby siadła jeszcze. Dwa pomidorki takie większe, ja mam takie malutkie, więc wezmę jeszcze jednego. Sam sobie utrudniam robotę tym blenderem. Myślę, że sobie poradzi. Dobra, tak naprawdę został czosnek. Dobra, teraz 8 ząbków czosnku. Ogólnie czosnek to taki ciężki temat, bo nie wszyscy lubią dużo, niektórzy lubią bardzo dużo. Do tego jeszcze ząbki się bardzo od siebie różnią, więc tutaj taka, powiedzmy, średniej wielkości 8 ząbków czosnku będzie się działo, myślę, idealnie. Oczywiście jak lubicie bardziej czosnkowe, to śmiało, albo mniej. Chociaż no, ten sos musi mieć jakiś tam specyficzny smak, żeby go nie wyjałowić za bardzo. Dobra, mamy czosnek. Teraz jakieś 1,5 łyżeczki soli. Pamiętajcie, ten, żeby nie był zasłony, bo próbujecie sambal ze sklepu, to tragedia. Sama sól na to robię. Więc tutaj 1,5 łyżeczki to jest tak, powiedzmy, te łyżeczka soli, powiedzmy, na 10 papryczek, tak mniej więcej byśmy to szacował, nie? Ale to wiadomo, zależy jak wam wyjdzie proporcjonalnie całość. Teraz trochę brązowego cukru, aby zbalansować po prostu ten smak. Teraz dodam trochę oleju, akurat mam słonecznikowy. Tutaj jakieś, myślę, 4 łyżki powinny wejść, żeby to było wystarczająco gładkie. Dam też trochę oliwy, wymieszam oliwę z tym, czyli oliwa i olej, powiedzmy po 2 łyżki. Niestety blendery tego typu mają problemy, więc polecam trochę pougniatać, żeby puściło trochę wody z warzyw, bo on sobie nie poradzi, musi to ładnie. Zależy jaki macie blender też, nie? O, teraz powinno być lepiej. Aha, jeszcze jeden dodatkowy tajemniczy składnik. Suszone krewetki. Dodam około łyżeczki, tak, żeby dodać dodatkowy aromat. Wiem, że to się może wydawać, jak to krewetki do kebaba, no ale powiem wam, że w małej ilości zrobi fajną robotę. Druga rzecz to są suszone papryczki gochugaru, płatki, czyli też będą pasowały, jako że sambal z Azji pochodzi, to będzie piękny twist. To są oczywiście opcjonalne dwie rzeczy, nie musicie tego dodawać. Okej, teoretycznie moglibyście go użyć w ten sposób, no ale będzie zbyt cierpki w smaku, dlatego teraz to przerzucamy do garnka i będziemy to smażyć.
a właściwie na patelnię bardziej może. I będziemy smażyć kilka minut, aby się ładnie skarmelizowało, zrobiło takie bardziej... Po usmażeniu będzie idealny. Okej, patelnia się nagrzała, więc wrzucam całość i na dużym ogniu, żeby to skarmelizowało się fajnie. Tak wygląda po 10 minutach smażenia. Jak widzicie, fajnie się zagęścił, złapał teksturę. Dobra, zostawiamy do wystygnięcia. No i tak wygląda gotowy sambalek, także myślę, że trochę postoi w lodówce, w takim słoiczku. Jeszcze tak informacyjnie, bo wiele osób się pyta, skąd kupować takie rzeczy, jak na przykład goczugaru, jak krewetki suszone, jak masacharina. Tego typu rzeczy możecie kupić na sklepie Raritas Vino. Nie jest to sponsorowana współpraca, ale dogadałem z nimi kod, który macie w opisie, będziecie mieli wtedy zniżkę, jak sobie wpiszecie. Więc myślę, że warto skorzystać i po prostu sobie zamawiać stamtąd. To nie mają bardzo duży wybór tego typu rzeczy, więc sam korzystam od wielu miesięcy u nich i pomyślałem, że zrobię jakąś tam przysługę dla was i ogarnąłem rabacik, także polecam. W opisie macie link i kodzik. Kolejna część przyprawy suche, powiedzmy, czyli zaczynamy od płatków chili. Mam takie tutaj goczugaru, bardzo polecam. W opisie macie link do sklepu, tam jest też kodzik. To taką pokaźną, o, sobie przysypuję 2-3 łyżki. Do tego szalotka powinna być, ale akurat mi się skończyła mi się szalotka, więc biała cebula, po prostu drobno posiekana. Do tego jakieś 3-4 ząbki czosnku. Do tego szczypiorek. Zostawcie go sobie trochę w zapasie na finish dania z góry, żeby to ładnie być takie zwieńczenie ładne. I to są nasze gotowe dodatki. Lecimy dalej. Jeśli chodzi o mięso, to w smażonym ryżu tak naprawdę nie musi być mięsa. Możecie zrobić bez mięsa totalnie, jeżeli nie lubicie, albo nie możecie, albo nie chcecie jeść mięsa, bo i tak będą jajka. Ja używam, jak widzicie, polędwicy wieprzowej. Moim zdaniem najbardziej pasuje do smażonego ryżu. Ogólnie chińszczyzna z wieprzowiną smażoną pasuje mi najbardziej, albo z krewetkami. Z kurczakiem średnim mi to zawsze się... Ale możecie oczywiście użyć kurczaka. W każdym razie polędwicę biorę, kroję sobie ją w mniejsze kawałki, robię takie plastry. I teraz przyprawianie. Jeśli zamierzacie go smażyć w głębokim tłuszczu albo w głębszym, tak jak w oku na przykład, to fajnie do tego dodać sól, pieprz, trochę sosu sojowego, skorupy ziemniaczanej lub kukurydzianej odrobinę. Wtedy pomoże wam się to fajnie zrobić, taka skorupa, jak się nie smażyło. Albo jeśli robicie tak jak ja, czyli smażycie na czymś płaskim, na przykład ja będę smażył na tym topie żeliwnym na grillu, więc wrzucę to do woka później, to wtedy właściwie tylko doprawiacie to teraz i marynujecie chwilę. Także ja tu mam akurat ten sam sos, który widzieliście przed chwilą, ale dodałem jeszcze do niego czosnku świeżego. Po prostu to trochę poleję, niech to się pomarynuje i potem to usmażę. Na razie niech sobie leży, ale dodam jeszcze pieprz. Ok, wracamy do grilla po kolei. To jest tak, tu będę robił całą potrawę w tym łuku, on się nagrzewa właśnie. Na flat topie będę smażył mięso wcześniej, a właściwie to jednocześnie. Po kolei najpierw wrzucimy to, czyli to co widzieliście wcześniej, szczypiorek, cebula, czosnek, papryczki. Właściwie te płatki. Następnie damy jajka, wbijemy elegancko. Potem dodamy do tego, jak już to się będzie smażyło, dodamy do tego ryż oraz mięso. Następnie ten sosik, trochę MSG, czyli glutaminionu, który jest podstawą w tej kuchni. Nie bójcie się go, nic wam się nie stanie. Zwłaszcza jak będziecie robili smażony ryż raz na miesiąc. Nie będziemy smażyć na oleju, tylko będziemy smażyć na tłuszczu kaczym, który jest o niebo lepszy do takich rzeczy. Jest trochę szczypiorku oraz prażona cebulka do finiszu potrawy już tutaj na tej oto desce. Ale oczywiście możecie zrobić taką prażoną cebulkę sami, czyli szalotkę kroicie w mega drobno i na oleju karamelizujecie przez jakiś... Ok, bierzemy się za robotę. Dobra, to na początek to wrzucamy tutaj, żeby nie było, że tam... A nie, w sumie jest ok, troszkę oleju dam, odrobinę, dosłownie. Tutaj dajemy tłuszcz kaczy. I od razu na niego wrzucamy niniejsze dodatki. Uwaga, bo pryska trochę. Mieszamy to elegancko. Elegancko się smaży. Zaraz to odwrócę. A tu dorzucimy zaraz resztę. Dobra? Jak widzicie, fajnie się przyrumieniło. Oczywiście temperatura powinna być jeszcze większa, ale już więcej nie wycisnę z tego grilla, niestety. Tak jest nieźle. Czekamy, niech się chwilę przyjara. A wcześniej warto zasezonować łoka, czyli polać go olejem i przepalić i ten olej wyciągnąć.
Wtedy wam się nic nie będzie tak ładnie, nie, nic wam nie będzie przywierało do niego. Ja zapomniałem to dzisiaj zrobić, ale to mówię. Warto to zrobić. Czyli wlewacie olej na maksa ogień, aż się zacznie dymić. Ściągacie ten olej i macie pięknie przygotowany wok. Wrócamy do tego ryż. Ryż był gotowany wcześniej, jakieś kilkanaście godzin temu. Im starszy, tym lepiej. W sensie wiadomo, nie musi być dwudniowy, ale świeższy się nadaje do tego trochę gorzej. Lepiej, żeby trochę poleżał. Wkładamy mięso. Dodajemy sosik. Aby cały się zrobił pięknie brązowy. Polecam wcześniej rozbić ryż, żeby nie była taka gula jak u mnie. Wtedy będzie łatwiej się tym bawić. I teraz dodajemy tego cuda, czyli glutaminian sodu. Jakieś dwie łyżeczki max, bo z tym nie można przesadzić, bo to niestety w drugą stronę też działa. Im za dużo, tym gorzej. Teraz chwilę to smażymy i jest gotowe właściwie. Teraz muszę to jakoś fajnie tutaj ułożyć. I teraz finiszujemy. Karmelizowana cebulka, prażona na górę. Im drobniejsza, tym lepiej, więc jak macie możliwość zrobić sami, to polecam. Ja akurat miałem gotowo pod ręką, więc skorzystałem. Bierzesz szczypiorek na koniec. Jak widzicie, nie jest wcale to takie trudne, jakby się mogło wydawać, a jest bardzo pyszne. Dobra, próbujemy. Umami. Wszystko to naraz, po prostu sobie możecie wyobrazić. Jest idealnie. Musicie spróbować. Słone, słodkie, kwaśne, lekko, intensywne bardzo. Także polecam, ale ostrzegam, nie będziecie mogli przestać jeść i opierdzielicie całe za jednym razem. Na dzisiaj tyle. Do zobaczyska.